Proszę Państwa, nasi goście będą się sadowić, a w tym czasie my błyskawicznie zrealizujemy naszą obietnicę z początku naszego spotkania. Wprawdzie nie mamy środki Marysi, mamy środkę Izę. Poproszę o wylosowanie trzech wizytówek, a potem jeszcze jednej. To są pierwsza, druga, trzecia i czwarta nagroda dodatkowa, o której też wspominałem. Ok. Zapraszamy, a jeśli tej osoby nie ma już na sali, prześlemy na adres podany na wizytówce. Pani Sylwia Wujek, analityk finansowych Dlay Consulting Finance. Chyba dobrze nazwę przeczytałem? DLEI. City Mark Nieruchomości, pani Anna Wojciechowska, doradca do spraw nieruchomości. Członek zarządu grupy Protektor, pan Piotr Majewski. I nagroda specjalna, dodatkowa, pan Maciej Bednarski, Impel Business Solutions. Nie ma pana? To prześlemy. Uprzejmie dziękuję. Oddaję teraz mikrofon i państwa w ręce pana Marka Kuterby. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich panelistów. Tylko tytułem organizacyjnym chciałem powiedzieć, że z uwagi na to, że w panelu bierze udział sporo osób, pozwolę sobie czasem pilnować czasu i będę zmuszony pewnie nieco brutalnie niektórym osobom przerywać, za co od razu przepraszam. Ale mamy na całą debatę tylko godzinę, a tematów ciekawych do omówienia jest kilkanaście, więc myślę, że spotka się to z wyrozumiałością zarówno ze strony Państwa jako panelistów, jak i naszych słuchaczy. Pozwolę sobie zacząć od pytania, a właściwie bardziej prośby skierowanej do pana André Helin, który jest tutaj gospodarzem, z prośbą o wprowadzenie w pewnym sensie w tematykę tego panelu, czyli odpowiedzenia nam na pytania, jak dziś wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o szanse i zagrożenia związane z rozwojem grup kapitałowych w Polsce. No, ja może bym nawiązał do mojej wcześniejszej prelekcji, ale też do tego ostatniego prelegenta dotyczącego usług finansowych, oferowanych produktów dla grup kapitałowych. Ja, jak oglądałem tą prelekcję, to w gruncie rzeczy myślałem o tych problemach, jakie ja próbowałem zasygnalizować, że każda grupa kapitałowa no, ma jakiś motyw tworzenia tej grupy kapitałowej. Mówiłem o tym wcześniej, albo chcemy ograniczyć ryzyko finansowe, albo ryzyko operacyjne, albo pozyskać dźwignię finansową. W każdym razie sprowadza to się do jednego wspólnego elementu, że po to, żeśmy utworzyli grupę kapitałową składającą się z kilku jednostek, żebyśmy byli w stanie koordynować jej działalność. I mnie się wydaje, że osoby, które mogły obejrzeć ten ostatni odcinek, bym powiedział, naszej prelekcji usług finansowych, chyba z pewną zazdrością mogły się przypatrywać, jakie są rozwiązania, które wydają się elastyczne, które wydają się tanie, które wydają się na ogół dostępne wśród instytucji finansowych, no ale niestety w Warszawie. Bo jeżeli my byśmy chcieli zarządzać, bym powiedział, cash management, jeżeli byśmy my chcieli optymalizować zarządzanie, no to mamy szereg uwarunkowań, bym powiedział, takich, które nie mają wiele wspólnego z zarządzaniem grupą kapitałową, ale które zmuszają przedsiębiorców do z jednej strony komplikowania zagadnień, a z drugiej strony do tworzenia, Boże, bym powiedział, zbyt nadmiernych struktur, które może są zbędne. Czyli dla mnie najgorszym zagrożeniem jest to, że nie mamy odpowiednich przepisów, o czymśmy rozmawiali dużo dzisiaj, podatkowych, nie mamy możliwości zarządzania tą jednostką, tak jak to rzeczywiście by było jedno przedsiębiorstwo, i mamy zbyt skomplikowane i rozproszone przepisy, z tego co liczyłem w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, około 19 ustaw, które dotyczą. Także ja chciałbym mieć prostszą strukturę, gdzie grupa kapitałowa w myśl pozostałych przepisów jest traktowana jako grupa kapitałowa. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, z pełną odpowiedzialnością dla osób zarządzających. Czyli nie chodzi mi o
uniknięcie opodatkowania. Nie chodzi mi o nadużycie jakiegoś typu, z pełną świadomością, odpowiedzialnością, ale też z możliwością, że rzeczywiście mamy szansę zarządzać grupę kapitałową jako całością. Dziękuję. Teraz pozwolę sobie trochę uprawić prywatę i kolejne pytanie skierować do pana prezesa Grzegorza Hajdarowicza. Panie prezesie, kieruje pan grupą, która w ostatnim czasie się bardzo dynamicznie rozwija, więc z pewnością też spotyka się pan z tymi problemami, o których przed chwilą wspomniał pan prezes Helin, ale ma też pan dużo szersze doświadczenia związane z pewnym porównaniem, jak wygląda kierowanie biznesem w Polsce i w kraju, który ma chyba zupełnie odmienną kulturę i zupełnie inny system prawny jak Brazylia. Jak to wygląda z pana perspektywy? Jak wygląda właśnie kierowanie i rozwijanie grupy w tak szybkim tempie tutaj i tam? Jest to na pewno wyzwanie. To są zupełnie dwa różne kraje, dwa różne kontynenty, gdzie efekty synergii są bardzo trudne de facto w sprawach podatkowych, czy fiskalnych, czy prawnych, de facto nie do osiągnięcia, choć na przykład mój biznes brazylijski jest biznesem Unii Europejskiej, bowiem firma jest zarejestrowana w Holandii, z racji tego, że tam jest tylko z 7 krajami, bodajże Brazylia ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisaną i w tym Holandia, dlatego że Holandia jest największym inwestorem zagranicznym w Brazylii, bo wszyscy rejestrują firmy właśnie w Holandii, jeżeli chcą cokolwiek tam robić. Oczywiście do Holandii idzie droga przez Luksemburg, no a to już bezpośrednio do Polski. Czyli jest to taka formuła kapitałowa. Kraje są różne, aczkolwiek ja przyjąłem taki system bardzo polski, taki patriotyczny, dlatego że w momencie, kiedy była zmiana parę lat temu władzy, to znaczy w Polsce, to znaczy rząd Jarosław Kaczyński został premierem, on wyrzucił praktycznie większość, jego minister spraw zagranicznych wyrzucił prawie większość pracowników wielu ambasad, między innymi ambasady brazylijskiej, więc ja tych ludzi zatrudniłem. Stąd też mam tak naprawdę obsadę menadżerską polską, przy czym z wieloletnim doświadczeniem, może też w dyplomacji, ale akurat to byli ludzie, którzy byli związani bardziej z tą ekonomiczną aktywnością dyplomacji, którzy jedni wtedy 10, drugi prezes główny 20 lat, mieszkali w Brazylii, znali język, znali tą kulturę, nawet prezes miał żonę Brazylijkę, więc byli mocno zakorzenieni, a jednocześnie no, są Polakami, mają polskie paszporty, też polskie obywatelstwa. Więc tutaj komunikacja, ta bariera kulturowa przeszedłem dość prosty, prozaiczny sposób, zatrudniając Polaków, ale nie eksportując ich tam, tylko jakby znajdując ich na miejscu. Więc to udaje się, to mi szalenie ułatwiło. Ja tą firmę mam już od 2009 roku. To jest jeden z większych projektów nieruchomościowych, jaki dzisiaj jest na wybrzeżu brazylijskim przygotowywany. Więc to się w ten sposób udało. Ja myślę, że tutaj w tej sytuacji formalno-prawnej trzeba po prostu szukać właśnie takich skrótów, takich być może, jakich ja znalazłem. To mi kiedyś nie wyszło w Kazachstanie. Miałem kiedyś firmę, bo ja kiedyś miałem większą firmę, bo ja kiedyś zatrudniałem parę tysięcy ludzi, ale to było jakieś 12 lat temu. I jedną z firm, które miałem, to była firma pogłębiarska, która robiła porty w Polsce, na Litwie i w Kazachstanie. I tam próbowałem stworzyć oddział firmy w Kazachstanie, który by mógł, bo tam z uwagi na to, że nie było żadnej konkurencji, można było robić na całym Morzu Kaspijskim procesy te inwestycyjne, gdzie są trzy kraje związane z ropą, czyli Azerbejdżan, Kazachstan i Iran. Natomiast no, był problem na przykład stworzenia struktury w ogóle kompletnie zupełnie innej świadomości biznesowej. No, wszyscy kradli, wszyscy byli skorumpowani,
Udało mi się wysłać z Polski tylko jednego inżyniera, który nie brał łapówek, a wszyscy inni wysłani z Polski czy zatrudnieni na miejscu, no po prostu nadawali się po miesiącu do wyrzucenia. No to jest historia z 2002 roku czy pierwszego, więc może się tam zmieniło na lepsze, nie wiem, już tam nie jeżdżę i nie wybieram się. Także, ale też zatrudniałem, też wysłałem Polaków, którzy tą jakby jakąś strukturę, która udało mi się w ciągu już w sumie 24 lat stworzyć jakąś korporacyjną, udało się to implementować na miejscu. Czyli własny model jakiś. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie do pana prezesa Rafała Brzoski. Mamy przykład kolejnej, bardzo dynamicznie rozwijającej się firmy. Panie prezesie, tworzenie grupy kapitałowej w Polsce i później jej dalszy rozwój, z pana doświadczeń takie najtrudniejsze chwile związane z otoczeniem, w którym się u nas w kraju taką grupę rozwija i tworzy. To może łatwiej będzie znaleźć te łatwiejsze niż te trudniejsze. Znaczy, ja myślę, że nic odkrywczego. Z naszego punktu widzenia, my oczywiście w tej chwili nie pamiętam dokładnie ile, ale mamy chyba już kilkadziesiąt spółek zagranicznych, ponieważ tak jest po prostu łatwiej w związku z naszą ekspansją zagraniczną opartą o paczkomaty. Łatwiej jest prowadzić biznes zakładając lokalną spółkę i to nieważne czy w Chile, czy w Australii, aniżeli prowadzić te procesy bezpośrednio z Polski, to jest oczywiste. Natomiast rzeczywiście zderzenie przychodzi z tymi faktami wtedy, gdy porównuje się, jak łatwo prowadzić biznes w Polsce, łatwo w cudzysłowie, w porównaniu do wielu biznesów w krajach, w których wydawałoby się mamy bardzo egzotyczny kierunek czy destynację, gdzie założenie firmy, uzyskanie numeru podatkowego, czyli odpowiednika NIP-u, czy rejestracja odbywa się właściwie jednego dnia. I w momencie, w którym następnie dochodzi do kontroli, przykładowo kontroli podatkowej grupy kapitałowej w Polsce, która jest właścicielem bezpośrednim wielu spółek zagranicznych, jest kwestia konsolidacji, już pomijam kwestie typowo accountingowe, ale dla urzędników, chociażby Urzędu Skarbowego, którzy badają nasze przepływy między spółkami, pożyczki, które ich udzielamy, czy też sprzedaż wewnątrz grupową paczkomatów, bo sprzedajemy te paczkomaty bezpośrednio, to poziom abstrakcji jest tak duży, że wyjaśnianie najprostszych, nawet najprostszych transakcji nie tylko jest czasochłonne, ale często jest bezskuteczne. My w tej chwili mamy sytuację, w której Urząd Skarbowy Krakowski kwestionuje transakcję między nami a spółką brytyjską, więc w sumie no, nie tak odległa destynacja i nie tak bardzo egzotyczna. To jest podejrzane od razu. Natomiast rzeczywiście kwestia dotyczy zwrotu VAT-u, więc wszystko, co idzie w drugą stronę, czyli tam, gdzie trzeba zwrócić, jak wszyscy chyba wiemy tutaj obecni na sali, budzi wielki znak zapytania i wielką niepewność i rzeczywiście próbę szukania na siłę regulacji, czy też braków formalnych, które miałyby doprowadzić do tego, by ten VAT fizycznie nie został zwrócony. Więc na pewno jest trudno, to myślę, że nikt nie ma co do tego wątpliwości. I wielokrotnie zastanawiamy się nad tym, czy w ogóle biznesu, który ma skalę działania międzynarodowego, nie łatwiej jest prowadzić z poziomu innego kraju, by ta spółka matka, która ma być podmiotem dominującym, była zarejestrowana i prowadziła swoją fizyczną działalność i odprowadzała podatki w kraju, który ma zdecydowanie przyjemniejszy i przyjaźniejszy przedsiębiorcom sposób i model funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć od razu, że jak do tej pory wszyscy panowie świetnie trzymacie się w czasie. Kolejne pytanie, pan prezes Henryk Orfinger. Może troszeczkę odejść od tematu tworzenia. Wszystkie reprezentowane tutaj grupy kapitałowe muszą zmierzyć się również z takim problemem, jak zapewnienie odpowiedniego standardu kierowania grupą, która jest dość duża, ale także zajmowania się czymś, co się nazywa odpowiednią polityką kierowania markami, które posiadam, bo to przecież nie są grupy, które by zarządzały tylko i wyłącznie jedną marką. W pana jest podobnie. Jak panu udaje się
pogodzić interesy tych różnych marek w grupie? Ja jednak nie mogę nie zahaczyć trochę o historię, to się nie da, tak? Proszę bardzo. Tym bardziej, że moja historia jest chyba stosunkowo długa, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. To początek lat 80. i wtedy rzemiosło i w ogóle nikt nie myślał ani o grupie kapitałowej, ani o żadnych wielkich przedsiębiorstwach. Właśnie z żoną, tworząc nasze przedsiębiorstwo, wcale nie myśleliśmy o kapitale i pieniądzach. To może brzmi śmiesznie, szczególnie tutaj na giełdzie i na tej konferencji, ale naszym celem było właśnie jakość, budowanie siły marki, wizerunku, jakość produktu. To były te cele. Życie w pewnym otoczeniu, które byłoby dla nas fajne i dawałoby nam takie poczucie zadowolenia i dobrze wykonywanej pracy po iluś tam latach pracy w firmach państwowych, które nam nie dawały satysfakcji. To był nasz cel. I właśnie grupa kapitałowa powstała tylko po to, chyba 4 lata temu przekształciliśmy tą organizację, która budowana była po kawałku, tak doczepiana trochę chaotycznie, po to, żeby uporządkować tą organizację i stworzyć właśnie dobry system zarządzania jedną marką, bo my tak naprawdę mamy jedną markę. Znaczy w niej jest kilka marek, ale generalnie marka dr Irena Eris funkcjonuje we wszystkich spółkach jako marka główna. I celem tej grupy kapitałowej jest budowanie siły marki. Ja nawet ostatnio zauważyłem, że udało nam się zbudować siłę marki, która przewyższa zdecydowanie wartość przedsiębiorstwa i to, co za nim naprawdę stoi. Znaczy i to jest jakby sukces tej grupy kapitałowej, którą stworzyliśmy. Taki był cel, cel się udało osiągnąć. Dalej chcemy to wzmacniać w odpowiedni sposób. Ale to zarządzanie jest proste, dlatego że tak naprawdę od 30 lat to robimy, może w trochę innym układzie, dopiero teraz jest grupa kapitałowa i cały czas konsekwentnie i cały czas dotyczy to jednej marki, więc to w jakimś sensie mogę powiedzieć, że to jest proste, bo jest ciągłe, jednoznaczne, zawsze z tą samą myślą. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie do pana Tadeusza Kozaczyńskiego. Pan ma wieloletnie doświadczenie związane zarówno z różnymi rodzajami procesów restrukturyzacyjnych, jak i współpracą z inwestorami branżowymi. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą właśnie współpracę inwestor branżowy przy tworzeniu grup kapitałowych? Jak to wygląda, kiedy trzeba restrukturyzować odpowiednie organizacje biznesowe, aby one były w stanie odnaleźć się w grupie kapitałowej? To znaczy, współpraca z inwestorem branżowym na pewno może być bardzo różna. Moje doświadczenia przede wszystkim są w takiej współpracy z inwestorem branżowym, ale jednak nie takim stuprocentowym, to znaczy nie w ramach struktury międzynarodowej korporacji, gdzieś tam na entym szczeblu od dołu jest polska spółka córka, która po prostu wykonuje pewne procedury, realizuje procedury, bo to jest dość częsty model w Polsce, wymuszony taką, a nie inną ścieżką prywatyzacji i przekształceń przez ostatnie ćwierć wieku. No ale wydaje mi się, że akurat w tym modelu menedżerowie, szczególnie menedżerowie od finansów, mają relatywnie najmniej swobody i najmniej ich kreatywności może być rzeczywiście zaaplikowane. Natomiast mamy innych inwestorów branżowych, którzy czasem, to są, sądzę, że to są rzadsze przypadki, szczególnie dotyczą firm notowanych na giełdzie, firm, gdzie są jacyś mniejszościowi udziałowcy, gdzie zarząd ma więcej pola manewru i takie restrukturyzacje rzeczywiście przeprowadzałem w ramach grupy kapitałowej w Polsce i za granicą. I to są bardzo ciekawe projekty, natomiast jeżeli mówimy tutaj, padło sporo słów o grupie kapitałowej zagranicznej, no to niewątpliwie to jest sporo trudniejsze restrukturyzowanie, standaryzowanie, startując z Warszawy i powiedzmy biorąc się za spółki już mające długą historię, mające spory personel i swoje standardy, spółki zlokalizowane za granicą. I to wcale nie musi być jakaś szczególnie daleka granica. Ja na przykład sporo czasu poświęciłem restrukturyzacji firmy na Litwie i to kraj niby niedaleko od nas, też unijny. Natomiast jest to spore wyzwanie. Nawet więksi typu Orlen się przekonali o tym, że to nie jest takie proste, ze względu na liczne bariery kulturowe,
dzisiaj w jakimś stopniu też niestety polityczne, to są procesy trudne, gdzie powiedzmy te standardy, których polska spółka czy grupa no, dorobiła się, w sensie wypracowała samemu przez ileś tam lat i próbuje je zaszczepić za granicą, to okazuje się, że jest spory opór często. Na pewno jest łatwiej, tak jak tutaj przedmówcy wspomnieli, jeżeli tworzymy sami od zera. My jesteśmy tym inwestorem korporacyjnym gdzieś w jakimś kraju, choćby tak odległym jak Brazylia. A dużo trudniej jest wchodzić do dużej firmy, gdzie są już praktyki i standardy. Na pewno się da. No, przykład, o którym mówię, pokazuje, że udało się największą firmę budownictwa infrastrukturalnego w krajach bałkańskich ustawić, zrestrukturyzować w taki sposób, że ona dzisiaj jest rentowna i myślę, że jest no, kontrolowalna, co w tej branży jest już samo z siebie wyzwaniem. Jak pokazał kryzys sprzed paru lat, wiele tych podmiotów wydawało się, że jest kontrolowalnych, ale realnie nie były kontrolowalne ani przez rady nadzorcze, ani nawet, jak się okazało, niestety przez zarządy. A więc ja myślę, że podsumowując, te procesy należy przeprowadzać. Ja tu myślę przede wszystkim z perspektywy polskich firm, polskich grup kapitałowych, bo myślę, że one powinny być klub programu tutaj. Nie sądzę, żebyśmy mieli rozpatrywać to, jak międzynarodowe korporacje mają, prawda, się rozwijać, tylko właśnie jak polskie powinny iść do przodu, jakie najlepsze praktyki mogłyby się jedne od drugich uczyć. Dziękuję. Kolejne pytanie do pana Rafała Chwasta. Panie prezesie, dużo mówimy tutaj o działalności międzynarodowej grup kapitałowych, bo de facto mamy grupy powstające w Polsce, ale one już w tej chwili są grupami de facto międzynarodowymi. Jak z pana doświadczeń wygląda kierowanie taką grupą? To jest zarządzanie jednolitym ciągle jeszcze organizmem, czy jednak to, że taka grupa zaczyna działać na różnych rynkach, powoduje, że mamy do czynienia z kierowaniem kilkunastoma zupełnie różnymi organizmami, bo przecież działającymi również w różnych rzeczywistościach prawnych, przy różnym nastawieniu lokalnych polityków do biznesu. Jak pana zdaniem to wygląda? Nie mógłbym sobie wymarzyć lepszego pytania, tak się zastanawiam, co na mnie trafi. Grupa Nowy Styl... Koniecznie trzeba w totolotka zagrać. Tak, działa w kilkunastu krajach, to jest ponad 300 milionów euro przychodów i faktycznie działamy zupełnie od wschodu po zachód, na Bliskim Wschodzie i odpowiadając krótko, jak wygląda zarządzanie grupą międzynarodową, wygląda fascynująco. Czyli oczywiście mając pełną świadomość wszystkich problemów prawnych, podatkowych, regulacyjnych i wszystkich innych, o których słyszeliśmy i ja nie chcę absolutnie ich ignorować, to trzeba sobie odpowiedzieć na to zupełnie podstawowe pytanie, które pan Andrzej Helin na początku powiedział. No, z jakiegoś powodu tą grupę międzynarodową utworzyliśmy i potem musimy z tym zwierzem się zmierzyć. I jedną z motywacji, która chyba mi gdzieś umknęła, jeśli chodzi o tworzenie grup kapitałowych, to jest aspekt, że chcemy mieć pracowników w wielu krajach, dlatego że to jest źródło niesamowitego doświadczenia i nie ma co ukrywać. To nie jest tak, że wszystkie najfajniejsze rzeczy wymyślimy tutaj w Polsce. Wiele rzeczy jest bardzo już dobrze wymyślonych, opracowanych. I jeśli tworzymy grupę międzynarodową, to taką motywacją, którą my mamy jako Nowy Styl, to jest właśnie to, że my chcemy wykorzystać doświadczenie, które jest już na rynkach zachodnich i przede wszystkim chcemy dzielić się tym doświadczeniem. I tu jest to właśnie to clue pytania, które pan zadał. No to w takim razie, czy ta grupa to jest kilkanaście podmiotów, to się zarządza jak kilkunastoma podmiotami, czy jak jednym organizmem? I to jest dylemat, przed którym stoi każdy zarząd i teraz dla mnie są dwa skrajne modele. Jeden to jest model, który realizuje fundusz inwestycyjny Private Equity, który właściwie traktuje każdą spółkę jak spółkę portfelową, musi wykonywać w stosunku do niej nadzór korporacyjny i oczywiście ma obowiązki, ma odpowiedzialność. Ale powiedzmy sobie szczerze, że współpraca między tymi spółkami jest rzadka i niekoniecznie pożądana.
I drugi model jest taki, kiedy te wszystkie spółki no, działają w jednej branży, oczywiście na różnych rynkach, ale jednak zajmują się mniej lub więcej tym samym biznesem. I wtedy możemy z punktu widzenia zarządczego no, zrobić taki trochę model idealny, trochę jak właśnie sprawozdanie skonsolidowane, że przyjmujemy pewną fikcję, że to jest jeden organizm. I model, który realizujemy w nowym stylu, to jest właśnie model zarządzania tym jak jednym wielkim organizmem. I kiedy postawiliśmy sobie taki cel, to stwierdziliśmy, że żeby on się urzeczywistnił, my musimy przede wszystkim dla pracowników złamać bariery, żeby oni nie czuli się pracownikami poszczególnych spółek, tylko przede wszystkim, żeby czuli się pracownikami grupy. I zauważyliśmy, że takim dość ważnym elementem jest przede wszystkim to, jakby ustalamy rozliczenia w ramach grupy. Czy stworzymy te lokalne rachunki wyników, gdzie spółki między sobą negocjują, prawda? Jedna spółka coś produkuje, sprzedaje drugiej i oczywiście mnóstwo czasu traci się na tych wzajemnych, wewnętrznych negocjacjach, co komu. I w chwili, jak sobie to uświadomiliśmy i zrobiliśmy taki menadżerski, skonsolidowany rachunek wyników, gdzie patrzymy na to, gdzie jest tworzona wartość, żeby i wtedy ci pracownicy, niezależnie od tego, czy oni byli w krajach typu Wielka Brytania, Niemcy, czy w Europie Środkowej, czy na Bliskim Wschodzie, oni załapali to i wtedy zaczęliśmy po prostu działać jak jeden organizm. I to jest najbardziej fascynujące, dlatego że dzięki temu po prostu tak szybko się rozwijamy, bo możemy doświadczenia, ale też oczywiście i porażki, i błędy po prostu dzielić i czasami też wykorzystać jedno rozwiązanie w wielu krajach. To wymaga zmierzenia się z tymi wszystkimi problemami regulacyjnymi, o których była mowa w pierwszej części konferencji, ale z drugiej strony, jeśli się przezwycięży ten problem menedżerski, to naprawdę wyniki są fantastyczne. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że z następnym pytaniem pewnie też trafię. Chciałbym zadać pytanie panu prezesowi Krzysztofowi Sędzikowskiemu. Wspomnieliśmy tutaj już kilka razy, że jednym z procesów, który zazwyczaj zachodzi w grupach kapitałowych, są też różnego rodzaju restrukturyzacje. Każda grupa się z tym, na którymś etapie swojego rozwoju prędzej czy później musi zmierzyć. Podobnie jest w firmie, którą pan w tej chwili kieruje, ale chciałbym zadać to pytanie w nieco innym kontekście. Jak to jest z tą restrukturyzacją, ale w kontekście problemów społecznych, które gdzieś w tle tych restrukturyzacji się kryją? Bo zupełnie inaczej to wygląda w firmach nieco mniejszych, a zupełnie inaczej w takiej firmie jak firma, którą pan kieruje, która gdzieś tam jednak w tle ma jeszcze wątki związane no, z aspektem społecznym, ale jednak w kontekście gdzieś tam upolitycznionym. Tak, proszę państwa, no, rzeczywiście ja po prawie 20 latach doświadczeń w prywatnych firmach i w zagranicznych wróciłem do firmy państwowej, czyli zatoczyłem takie wielkie koło i można powiedzieć, że w takiej firmie można coś zrobić z punktu widzenia doświadczeń w prywatnym biznesie, jak już ta firma jest pod ścianą i można robić wszystko. I teraz, jeżeli chodzi o te sprawy społeczne, to jest tak samo jak z tą grupą kapitałową, tak? Te związki też są podzielone jak grupa kapitałowa, tak? Jest ich tyle ile spółek, tyle ile zakładów i to jest jakby pierwszy element, tak? Więc podobnie tutaj jak poprzednik powiedział, ja się z tym w pełni zgadzam, trzeba w większości grup, to co nazywamy grupą kapitałową, to w ogóle jest niedodefiniowane tak do końca, to należy zarządzać korporacyjnie i w ogóle zastanowić się, czy my potrzebujemy tyle spółek. Bo w większości przypadków, które ja znam z wszystkich procesów restrukturyzacyjnych, nie tylko tego, które robiłem, to większość spółek jest w ogóle niepotrzebnych. A jeżeli już są, i trzeba zadać sobie pytanie, czy jest potrzebna nam spółka. A jeżeli już są te spółki, to musimy sobie narysować black box i w ogóle nie patrzeć na spółki, bo to jest tylko element prawny, formalny. Oczywiście są kwestie, które były omawiane na konferencji, jak transfer pricing, sprawy podatkowe w ogóle, prawda, i tak dalej. Natomiast trzeba stworzyć system, a szczególnie w restrukturyzacji trzeba zapomnieć w ogóle o spółkach. Zapomnieć o
organach spółki, o radach nadzorczych, o zarządach. Oczywiście to jest też ważne, bo jest odpowiedzialność, ale są w tej chwili mechanizmy, które się wpisuje w statutach, że zarząd spółki odpowiada za strategię i za wyniki grupy, a nie za swojej spółki. I to sądy rejestrują w tej chwili. I trzeba stworzyć odpowiednie korporacyjne modele zarządzania, które jakby powodują to, że to zarządzanie jest skuteczne. Jeżeli chodzi o stronę społeczną, no to w dużych spółkach, no, akurat w branży, w której ja teraz pracuję, no to jest olbrzymia ilość związków zawodowych i oni są właśnie dokładnie zorganizowani tak jak ta grupa, tak? Czyli jak zmniejszymy ilość zakładów, dlatego tak bronią ilość tych zakładów związki zawodowe, no to będzie ich mniej, tak? Podobnie jak ilości zarządów spółek czy zarządów zakładów, prawda, i tak dalej. Więc ten aspekt jakby społeczny, on też jakby dopasowuje się do struktury, do całej organizacji. Czyli są scentralizowane grupy związków zawodowych, są zdecentralizowane, są, mają swoje interesy na poziomie centralnym, rządzą 70 związki zawodowe, na przykład prawie, że rządzą 70-milionowym na przykład funduszem socjalnym na poziomie jakby lokalnym, prawda, i tak dalej. W związku z tym jakby ten aspekt społeczny, on, można powiedzieć, się bardzo mocno dopasowuje jakby do struktury takiej właśnie grupy kapitałowej. No i podobnie i dlatego należy wprowadzać mechanizmy, tak jak powiedziałem, zarówno korporacyjnego zarządzania z firmą, gdzie są pewne rzeczy, są scentralizowane, są wewnętrzne przepływy. Tutaj, jak powiedział poprzednik, jeżeli to jest fundusz, to mogą być zupełnie odrębne biznesy. A najczęściej, a szczególnie w Polsce, to nie są żadne grupy kapitałowe, tylko korporacje, które muszą być korporacyjnie zarządzane. Czyli trzeba zdefiniować, co jest scentralizowane, jakie są wewnętrzne przepływy, co sprzedajemy na zewnątrz, w jaki sposób zarządzamy kosztami produkcji. To może funkcjonować w różnych spółkach, a na końcu, tak jak powiedziałem, należy się zastanowić, czy te spółki są w ogóle do czegokolwiek potrzebne. Czasami są też koszty, tak? Ja też miałem w praktyce takie sytuacje, że na przykład miałem grupę spółek i na przykład z punktu widzenia pewnych kosztów, na przykład przenoszenia leasingów, nie warto było likwidować takiej spółki, to przeniosłem wszystkich ludzi do innej, że nie było zatrudnienia, tylko był zarząd tylko, tak, który był w unipersonalnej. W związku z tym jakby podobnie, dokładnie tak samo rozkładają się te problemy społeczne i trzeba je w podobny sposób zarysować, czyli scentralizować, jak zmniejszyć ilość takich podmiotów i w ten sposób też ilość tych elementów społecznych także. Dziękuję. W pewnym stopniu wprowadził nas już Pan w przedmiot kolejnego pytania, bo ja nie bez powodu zostawiłem sobie Panią na sam koniec. Pani Hanna Szarpak, broń Boże. Po prostu temat jest tak ważki, że postanowiłem, żeby jakby kończył tą część dyskusji, bo wspomnieliśmy, tu się pojawił już wątek, prawda, również podatkowy związany z tworzeniem spółek po to, żeby w pewnym stopniu optymalizować zobowiązania. Była też mowa o tym na samym początku forum, że jest to często jedna z przyczyn w ogóle tworzenia grup kapitałowych. Ale z drugiej strony są też w tej chwili problemy związane z pewnymi zmianami, które są przygotowywane, chociażby to, co się dzieje na gruncie unijnym, związane z jednolitą podstawą opodatkowania. Jak Pani zdaniem to, co dziś mamy w systemie podatkowym polskim i to, co jest jakby przygotowywane w obszarze opodatkowania, no, w tym przypadku CIT-em, może się przełożyć w najbliższym czasie na warunki, w których rozwijają się grupy kapitałowe? Koncentrujemy się dzisiaj na grupach kapitałowych i do wszystkiego, do każdej tutaj wypowiedzi dzisiaj mogłabym bardzo dużo odpowiedzieć, szczególnie współczuję Panu z tą Brazylią, bo faktycznie Brazylia jest nielicznym z krajem, z którym Polska nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i nawet mamy taką sprawę w sądzie o podatek u źródła od agenta, który eksportuje nasze towary. Ale to może później, bo nie sposób wszystkiego dzisiaj poruszyć. Tutaj dużo panowie mówili o restrukturyzacji, która też jest ciekawa i też bym chciała powiedzieć, odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie i powiem, że mi się właśnie ono bardzo nie podoba, bo pan zapytał, tworzy się spółki celowe, żeby optymalizować podatki.
Powiem tak, większość grup kapitałowych i podatników chce prowadzić normalnie biznes. Optymalizuje się podatki dopiero wtedy, już to jest ostatnia, w zasadzie podatki to jest prawda i ostatnia pozycja w rachunku zysków i strat. Jak się masz zysk, jak dobrze idzie biznes, dopiero myślisz o optymalizacji. I oczywiście są tworzone spółki celowe czy struktury bardziej lub mniej sztuczne w celu optymalizacji podatkowej lub bardzo agresywnej podatkowej. Natomiast grupy kapitałowe i ilość spółek powstaje w wyniku normalnych procesów ekonomicznych, szczególnie tak się to rozwijały ten obecny kształt grup kapitałowych od lat 60., kiedy właścicieli przestały zadawalać inwestycje portfelowe, a bardziej zaczęli się angażować w zarządzanie i tworzenie jednego wielkiego przedsiębiorstwa międzynarodowego, pomimo że w nim tkwiło wiele różnych szat prawnych, no tak w skrócie można powiedzieć. I odwołam się tutaj, broniąc swojej tezy o takim pierwszym podejściu, że podatnicy są uczciwi. To jest moje pierwsze podejście, jako że reprezentuję doradców podatkowych. Jestem doradcą podatkowym i mój zawód to jest bronić podatników, więc pierwsze podejście mam, że ich podejście jest uczciwe. I wytyczne OECD w sprawie cen transferowych powstały dlatego, że grupy międzynarodowe działając w skali światowej straciły jakby kontakt z rynkiem niezależnym i same między sobą w transakcjach wewnątrzgrupowych mają obiektywną trudność w ustaleniu cen na poziomie rynkowych. I dlatego powstały ceny transferowe, żeby opisywać jak szacować transakcje między podmiotami powiązanymi w grupie. Często się mówi, że ceny transferowe powstały po to, żeby zapobiegać przerzucaniu do rajów podatkowych. To na świecie zazwyczaj są inne regulacje przeciwdziałające przerzucaniu do rajów podatkowych. W Polsce akurat wykorzystuje się mechanizm cen transferowych również, bo również artykuł 11 ustawy CIT obejmuje transakcje z rajami. Natomiast to nie jest główny cel. I tak wychodząc z tego, jeszcze wytyczne OECD mówią, że organy powinny uznać, że wewnątrz grupy są problemy w ustaleniu cen rynkowych, po pierwsze. Po drugie, że to nie jest nauka ścisła. Jeżeli mniej więcej te rezultaty wyglądają rynkowo, to należy je uznać. I takie pierwsze podejście powinno być do podatnika. Nie wiem, czy to was zbulwersowałam tym podejściem, ale to jest wytycznych OECD, które są podstawą wszystkich przepisów o cenach transferowych na świecie. Jeżeli panowie tutaj mówili o restrukturyzacji, to w roku 2010 dodano do wytycznych rozdział 9 dotyczący restrukturyzacji. I restrukturyzacja jest pojęta niekoniecznie jako przekształcenie formy prawnej, tak jak my sobie to wyobrażamy na gruncie KSH, tylko restrukturyzacja jest rozumiana jako przeniesienie istotnych aktywów, funkcji pomiędzy członkami grupy. I ten rozdział 9 wytycznych OECD został wprowadzony do polskich przepisów w rozporządzeniu 2013 w sposób bardzo nieprawniczo to nie powinno się to znaleźć w rozporządzeniu, jest to niechlujne prawodawstwo, nie powinno się znaleźć tak ważny przepis, że można restrukturyzację na kilka milionów czy kilkadziesiąt milionów dolarów zakwestionować na podstawie 5 zdań z rozporządzenia. Ale tak jest chyba z całym systemem podatkowym. Nie, tak nie jest, bo ponieważ to jest skomplikowana materia z restrukturyzacją, to żeby wyjaśnić, zamiast zrobić z tego ustawę, to minister finansów wydał komunikat, który co chwilę zmienia i nie wiadomo, na której wersji się oprzeć. Komunikat, który tworzy tak wielki szum prawny, w zasadzie on dla podatników jest nieskuteczny i wcale nie trzeba się nim przejmować, chyba że go wykorzystamy, żeby bronić nasze interesy, ponieważ że nasz minister wprowadził nas w pole. No tak można tylko się bronić tym. Natomiast inne przepisy bardzo restrykcyjne, typu CFC, czy teraz proponowana klauzula, wprowadza się w drodze ustawy. I CFC generalnie w naszym środowisku jest bardzo negatywnie pojmowane.
oczywiście należy zwalczać agresywne i skrajne przykłady optymalizacji podatkowej, ale szczerze mówiąc, już jest takich wiele przepisów. Trzeba by dobrze wykorzystać już zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, definicję zakładu, czyli zysków z przedsiębiorstwa. Natomiast wprowadzenie CFC w tym momencie, póki jeszcze rezultaty BEPS-u w zakresie CFC nie zostały opracowane, czyni nasz system podatkowy mało atrakcyjny po pierwsze. Krzywdzi to polskich przedsiębiorców, którzy zaledwie raczkują i chcą gdzieś wyjść za granicę. Krzywdzi to również tak zwane pośrednie holdingi międzynarodowe, które sobie planowały założenie takich baz pośrednich. Powiedzmy, jest holding główna centrala w Ameryce, a pośredni holding na Europę w Polsce. Więc już teraz nie założą, ponieważ będą miały, tu podlegały przepisom CFC. Wiele innych restrykcyjnych przepisów się wprowadza i w zasadzie można się zastanowić po co, bo urzędnicy i tak ich nie umieją wprowadzić. To najdobra obrona i tak obroni podatnika, a odstrasza uczciwych podatników. Tyle jest moich jakby komentarzy. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie teraz skierować bardziej otwarte pytanie. Pewnie części z Państwa będzie łatwiej odpowiedzieć, części trudniej, bo chciałem zapytać o taką rzecz. Część obecnych tu osób zarządza grupami kapitałowymi, które działają w kilku branżach, nie w jednej. Z jednej strony są to media, z drugiej nieruchomości, usługi pocztowe, ale też usługi finansowe, kosmetyki, hotele w pewnym sensie. Co z punktu widzenia Państwa jest czynnikiem ułatwiającym rozwój grupy, koncentrowanie się właśnie na jednej branży, czy też raczej staranie się dywersyfikować tą działalność? I to jakby jest jedna część pytania, a druga część jest związana troszeczkę z tym, o czym tutaj rozmawialiśmy. Każda grupa ma jakąś swoją strategię związaną z tym, jak jest kształtowana jej struktura. Część spółek, część grup kapitałowych stara się tworzyć spółek jak najwięcej, co ma też swoją zaletę, bo pozwala gdzieś tam zwiększać wartość grupy. Część właśnie stara się optymalizować poprzez uproszczenie struktur. Kiedy i która z tych strategii jest Panów zdaniem bardziej właściwa i która sprawdza się lepiej na polskim rynku? Czy ktoś może na ochotnika, czy... Ja może krótko skomentuję to drugie zagadnienie najpierw. Wydaje mi się, iż znaczy dziwna to jest logika, że rośnie wartość firmy, jeżeli będzie więcej spółek zależnych. Powiem szczerze, ja takiego case'u nie znam. Wydaje mi się, że jednak przejrzysta struktura, która w sposób bezpośredni pokazuje, gdzie ta wartość jest. I my na własnym przykładzie przechodzimy to w tej chwili. Celowo wydzielamy część biznesu, by był on transparentny, by być może go upublicznić. Mówię o biznesie pocztowym w Polsce. A do tej pory zawierał on część biznesu polskiego, część zagranicznego, część usług sztandarowego produktu, czyli paczkomatów. I z punktu widzenia inwestorów spółki publicznej taka nieprzejrzysta struktura na pewno nie pomaga. Druga kwestia, czy tak naprawdę to tworzenie grupy powinno być efektem jakiejś strategii? No na pewno tak, przy czym komplikowanie struktury, gdy nakładamy do tego jedną działalność, powiedzmy, że to jest jedna działalność, ta jedna działalność, nawet jeżeli mamy do czynienia z 5, 6 czy 10 rynkami, biorąc pod uwagę różnorodność rynków, i to nie tylko chodzi o różnice kulturowe, ale różne systemy prawne, różną adopcję produktów na różnych rynkach, różną konkurencję, liczba potencjalnych scenariuszy, które komplikują biznes, ten jeden podstawowy na kilku rynkach jest tak wielka, że moim zdaniem prowadzenie kilku biznesów, czy w skrajnie różnych przypadkach w zupełnie innych branżach na kilku rynkach zwiększa ryzyko porażki. I ja oceniam to przez pryzmat naszego prostego, wydawałoby się, prostego biznesu, multiplikowania sukcesu paczkomatów z Polski na innych rynkach. Na każdym z tych rynków
stoimy przed wyzwaniami, których w Polsce nie mieliśmy. Stoimy przed problemami, o których w ogóle nie słyszeliśmy wcześniej albo nie zakładaliśmy ich ani w biznesplanie, ani w założeniach. Każdy z tych czynników ma wpływ gigantyczny na opóźnienie każdego z projektów i problem pozyskania lokalizacji w Wielkiej Brytanii ze względu na zupełnie inny układ urbanistyczny brytyjskich miast w ogóle w Polsce nie istniał. Istnieje w Wielkiej Brytanii i spowodował 18-miesięczne opóźnienie całego projektu. A mówimy tylko o jednym prostym biznesie, rozlokować kawałek metalu w 1000 lokalizacjach w jednym kraju. Nie wyobrażam sobie prowadzenia na przykład w Wielkiej Brytanii działań związanych z uruchomieniem konkurencji pocztowej w stosunku do Royal Mail. Mimo że wiemy, jak to zrobić, bo skutecznie zrobiliśmy to w Polsce. Ja może powiem tak trochę, patrząc na swoje doświadczenia historyczne. Gdzieś w 2002-2003 roku grupa Gremi Holding miał różne branże. To było bodajże chyba z 10-12 branż od pogłębiania portów, budowania portów po meble, 7 fabryk mebli, karty chipowe i tak dalej, drukarnie. Natomiast największym problemem w rozwoju takiej grupy kapitałowej, bo wtedy mi się marzyło, żeby być takim przemysłowcem polskim, który będzie miał różny zdywersyfikowany biznes, ale oparty o zdrowe zasady, rentowny, to był problem zarządzania. Jak znaleźć ludzi do zarządzania taką strukturą? W momencie, kiedy robiłem takie meetingi, miałem 12 prezesów na sali i każdy z nich miał 20 minut. No w końcu jeden wrzucił Excel taki nieczytelny na rzutniku. Ja oczywiście się zdenerwowałem, no bo to nie jest prezentacja. On powiedział: słuchaj, ja robię 200 milionów obrotu rocznie, mam 200 problemów, a ty mi dajesz 20 minut. Tak? No więc na więcej nie miał czasu, no bo to 12 prezesów po 20 minut, plus jakaś dyskusja, plus lunch i takie różne rzeczy. Więc to było bardzo trudne. Więc dla mnie największym problemem, wtedy wyzwaniem, to poza sprawami formalnymi, które były katastrofalne, to znaczy żadne, jeżeli chodzi o relacje z urzędami skarbowymi, o te wszystkie sprawy prawne, to były kwestie ludzkie. Jak zarządzać taką strukturą? Były to ogromne dla mnie ciekawe doświadczenia, to trwało ileś lat. Potem się zdecydowałem pójść na emeryturę i posprzedawałem wszystkie te firmy, ale potem mi wróciło z powrotem. Natomiast w kontekście tego, co pan tutaj mówił o tych związkach zawodowych i restrukturyzacji, no ja myślę, że najlepszym przykładem chociażby jest świeża taka restrukturyzacja zrobiona jakieś 1,5 roku temu przeze mnie. To jest restrukturyzacja Presspubliki, firmy, która wydaje Rzeczpospolitą, partnera tutaj dzisiejszego organizatora konferencji, gdzie myśmy zrobili taką restrukturyzację, że w wyniku tego nie było żadnej osoby zatrudnionej w spółce. Spółce, która była rozrewoltowana, miała związki zawodowe, radę pracowników, bez której nie można było kupić innych, czegokolwiek podjąć, jakiejkolwiek decyzji racjonalnej, chociażby zmiany wynagrodzeń, zatrudnienia nowych ludzi, bo to wszystko było, trzeba było uzgadniać układy zbiorowe. No to w wyniku tej restrukturyzacji, którą może kiedyś książkę napiszę albo zrobię wywiad rzeka, to okazało się, że nikt nie pracuje. Nie wiem, jak ta gazeta wychodzi i ten internet, ale wychodzi codziennie, więc to jest, ale w ten sposób zrobiliśmy grupę kapitałową, tak? Okazało się, że w wyniku tej operacji całej, gdzie była jedna spółka z o.o., stworzyliśmy grupę kapitałową, która jest zdrowa, nie ma związków zawodowych, nie ma rady pracowników, jest rentowna, z minus 44 miliony EBITDA będzie miała 20 plus, no to myślę, że jest jakaś różnica w wyniku. Więc jakby to też jest grupa kapitałowa, czasami powstaje w wyniku konieczności poradzenia sobie chociażby z takimi zaszłościami prawnymi, które nie możemy zmienić, jak kodeks pracy, jak ustawa o związkach zawodowych, gdzie nasz rząd i ustawodawca jest bezsilny w tej sprawie, ale tu na to może być odpowiedź, grupa kapitałowa. Dziękuję. Najpierw pan prezes Helin. Ja bym chciał może wskazać jeszcze na jednak mimo wszystko pewne różnice kulturowe. Ja przypominam sobie, jak rozpoczynałem pracę w Polsce w roku 90, gdzie tak naprawdę głównym zadaniem była prywatyzacja z tych dużych, skonsolidowanych jednostek, które
były duże, niewydolne, stworzenie dynamicznej gospodarki, gdzie jednym z opcji było dzielenie przedsiębiorstw. Pamiętam, jak grzyby po deszczu rosły spółki pracownicze. Była wtedy, był model koncepcji wydzielenia, powiedzmy, takiej działalności pomocniczej w formie samodzielnych podmiotów. Bardzo szybko okazało się, że te samodzielne podmioty były tylko samodzielne, jeżeli chodzi o zarządzanie, natomiast jeżeli chodzi o potrzeby finansowania, to nadal siedziały na tych podmiotach dominujących. I wtedy pamiętam, że najbardziej rzucała mi się różnica w systemie zarządzania, ówczesnym systemie zarządzania. Trzeba też powiedzieć, że pierwsze lata transformacji głównie rzeczy przejęły sam kulturę zarządzania, systemy organizacyjne, i dość powoli się zmieniało. Natomiast pierwszą rzeczą, którą mi wpadły w oczy, to było całkowicie inne podejście niż dominuje w Skandynawii. W Skandynawii dominuje zasada, co jest proste, to jest ładne. Lego, prosty klocek. Natomiast to, co mnie rzuciło w oczy, było to, że w Polsce bardzo szybko powstała moda na tworzenie bardzo skomplikowanych struktur. Każda spółka zależna, jakby nie była, oczywiście miała mieć prezesa, za chwilę głównego księgowego, później następcy głównego księgowego, gdzie te systemy organizacyjne były bardzo na papierze, bardzo precyzyjne, ale tylko na papierze. Pamiętam z fascynacją, jak żeśmy prywatyzowali Śląską Fabrykę Kabli, która była chyba jedną z pięciu przedsiębiorstw, które weszły na giełdę, wtedy jeszcze taki młody, ambitny, biegły rewident, zaprezentowano mi diagram organizacyjny. Ja byłem z taką fascynacją, czytałem ten diagram, jak wszystko było opisane, jak wszystko było zaplanowane, gdzie naprawdę po dwóch minutach doszedłem do wniosku, że to wszystko było wirtualne tak naprawdę, że zaraz za drzwiami była całkiem inna rzeczywistość. I do dnia dzisiejszego mi się wydaje, że jest wiele grup kapitałowych w Polsce, żebyśmy może trzymali się tego polskiego wątku, gdzie tak naprawdę uwarunkowania historyczne powodują, że mimo, że widzisz, że masz grupy kapitałowe, które dzisiaj są rozdęte i może nie spełniają swoich podstawowych celów, to jednak nie jest prosto uprościć tą grupę kapitałową, nie jest prosto ją zlikwidować. Znowu wracamy do takich przepisów jak przepisy podatkowe. One pozornie wydają się, że one są proste. Pozornie wydają się, że mamy dyrektywy Unii Europejskiej, które umożliwiają uproszczenie działalności. Ale z drugiej strony znowu mamy, ja jak czytam dyrektywę europejską u siebie w Kopenhadze i czytam ją z własnym biurem podatkowym, to wydaje mi się, że niby ta sama dyrektywa, a jednak inaczej to wszystko interpretujemy. To jest jedna rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, te zaszłości historyczne, jakie są. Pamiętajmy, że tak naprawdę cały czas rozmawiamy, może już o kończącej się, ale mimo wszystko jeszcze tej pierwszej fazie biznesu, jaki jest w Polsce, to jest tylko 25 lat, także pewne zaszłości są. I druga rzecz, jaką chciałbym się podzielić już może na przykładzie nie tylko własnej firmy. My jesteśmy mniejszymi organizacjami tutaj niż osoby tutaj reprezentujące te firmy. Mamy sami 5 działów, wydaje się, że to w gruncie rzeczy nie jest dużo. I też chyba borykamy się na co dzień z tym paradoksem, jakim Pan mówił. Zamiast się zastanawiać, to jak możemy pozyskać więcej klientów, to najpierw są godziny dyskusji, jak mamy dzielić tych klientów, czy wszystkich z tymi klientami. Czyli mi się wydaje, że to jest bardzo zasadniczy punkt. Było bardzo nowoczesne na początku lat 70. tworzenie takich profit center, które w gruncie rzeczy praktyka pokazała, że zbyt dużo energii było poświęcane wewnętrznie, a zbyt mało energii było poświęcane na wystandaryzowaniu jednostki jako działalności. Dlatego też całkowicie się zgadzam tutaj ze zdaniem, że najpierw popatrzmy się na biznes, zobaczmy, które z tych jednostek są potrzebne, a dopiero później ułóżmy je w odpowiednie struktury prawne. Dziękuję. Nie można, spróbuję króciutko, tak? W kolejności może najpierw pan prezes Sędzikowski, a później pan prezes Orfinger, dobrze? Jeśli można tylko króciutko, proszę państwa, może z poprzednich moich doświadczeń ze spółek giełdowych, a także z transakcji sprzedaży spółek. Jeżeli potrafimy pokazać, że grupa spółek to jest jeden model biznesowy, często robić tak, że nie robimy tego jako zbiór rachunków wyników czy bilansów, tylko jako jeden, trochę abstrahujący często od księgowości, controlling biznesowy, i pokazujemy inwestorom, tak, na giełdzie,
prosty model biznesowy, bo często firmy nie potrafią tego pokazać, to nasza wartość się zwiększa, także w transakcji. Musimy jakby umieć rozszyfrować i pokazać, rozszyfrować samemu często i pokazać ten model biznesowy na zewnątrz, na konkretnych liczbach, tak? Pomimo, że to są spółki, ale z tego black box, o którym mówiłem, wychodzą różne produkty, te koszty się mieszają w środku i musimy to umiejętnie policzyć i sprzedać. I wartość wtedy rośnie dla sprzedaży, dla inwestorów, a także zrozumienie przede wszystkim inwestorów giełdowych. Ja się bardzo często z tym stykałem, że inwestorzy giełdowi nie rozumieli w ogóle biznesów, tak? One były zbyt zdywersyfikowane, albo nieumiejętnie pokazywane, właśnie spółki pokazywane, a nie produkty, nie było widać synergii i tak dalej. I wartość wtedy takiej spółki rośnie. Dziękuję, pan prezydent Mirka. Ja dochodziłem do kształtu tej organizacji dzisiejszej przez doświadczenie. Pierwszy hotel powstał 18 lat temu i on był wtedy częścią jednej organizacji, to była jedna organizacja, jedna firma. I bardzo szybko się okazało, że są tak różne modele biznesowe, że właściwie pilnowanie tego w takim układzie jest strasznie trudne. I szybko decydowaliśmy o rozdzieleniu i powstaniu dwóch spółek. To były druga kwestia to jest kwestia wspólnej księgowości na przykład. Mieliśmy taki moment, że mieliśmy wspólną księgowość dla fabryki produkującej kosmetyki i hoteli. Okazało się, że specyfika jest tak różna, że nawet to jest trudno utrzymać. I dzisiaj oczywiście mając cztery spółki hotelowe, mam jedną księgowość dla tych czterech spółek, ale to nie jest ta sama księgowość, która obsługuje produkcję kosmetyków. Więc powoli dochodziliśmy do doświadczeń własnymi działaniami, sprawdzając, co można zrobić, czego nie. Dzisiaj może nie trzeba tego tak robić, są już przykłady, są narzędzia, jest wiedza i można to robić trochę inaczej, budować układ tej grupy. Nigdy nie chodziło nam o dywersyfikację. Cały czas budowaliśmy układ, w którym mamy taką synergię między spółkami i my mówimy o holistycznym świecie marki Irena Eris, tak? I to jest dla nas najważniejsze, ale to się ma odbywać w taki sposób, żeby te firmy mogły działać najlepiej, jak tylko mogą. Dziękuję. Pan Rafał Chwast. I gdybyśmy pewnie zrobili ankietę i zapytali, kto jest za tym, żeby te grupy kapitałowe upraszczać, to trudno byłoby znaleźć kogoś, kto byłby za tym, żeby je komplikować. Pewnie wszyscy chcieliby je upraszczać. A równocześnie rzeczywistość jest taka, że bardzo wiele tych grup jest skomplikowanych i jak rozmawia się z menadżerami i definiuje się te problemy, o których tutaj wszyscy wspominamy, to właściwie wszyscy się zgadzają, tak? To są niepotrzebne silosy w ramach firmy, które się okopują, mają swoje rachunki wyników, dużo czasu się traci, ale potem nagle się okazuje, no jak jest pytanie, dobrze, no, dlaczego tego nie zmieniacie? I wydaje mi się, że jednak w szczerych rozmowach między menadżerami to odpowiedź jest jednak taka, że nie ma woli i nie ma siły menadżerskiej, to wbrew pozorom to nie jest problem podatkowo, prawno, audytorsko, księgowy. To są rzeczy wtórne. Najczęściej jednak to jest kwestia po prostu sprawności menadżerskiej, bo żeby to zmienić, no to trzeba przeprowadzić zmiany dotyczącą ludzi i ona jest najtrudniejsza, a te inne to z doradcami zawsze można jakoś przeprowadzić. Dziękuję. Ja pozwolę sobie przynajmniej częściowo z moim przedmówcą się nie zgodzić. Otóż uważam, że czasem te z pozoru skomplikowane struktury są jednak niezbędne i to bardzo zależy od branży, bo rzeczywiście wyobrażam sobie, że w pewnych branżach te spółki to mają minimalne znaczenie. Właściwie to jest jakiś taki balast, gdzie jest zarząd, prezes, główna księgowa i tak dalej. Jeszcze może związki zawodowe. Natomiast jest ten element, o którym rano mówił ciekawie prezes Helling. Skąd się w ogóle wzięły grupy kapitałowe, kto powymyślał to, żeby mieć osobnych prezesów, osobne zarządy z ich dworami i tak dalej, po co to właściwie? Otóż podział ryzyka, o tym nie zapominajmy. Są branże, gdzie po prostu struktura wielopodmiotowa obniża ryzyko, żeby nie szukać jakoś gdzieś w bardzo odległych sferach. A polskie budownictwo infrastrukturalne i jego kryzys sprzed 2-3 lat. Niektóre grupy praktycznie poległy i albo nie istnieją, albo istnieją tylko, bo dostały jakąś mega pomoc zewnętrzną. Natomiast tam, gdzie ryzyko podzielono ryzyko, z którym trzeba żyć. Po prostu taki, a nie inny rynek, gdzie nie firmy, a państwowy inwestor ustala zasady gry. No po prostu albo można na niego nie wchodzić, nie działać na nim, albo trzeba się do tych ryzyk po prostu przystosować. Mieć różne aktywności w różnych podmiotach, jeżeli któremuś się powinie noga, no trudno się mówi, on po prostu w najgorszej sytuacji ma prawo upaść, ale nie gangrenuje całego organizmu.
I są takie branże, pewnie jest ich więcej, tam jest najlepiej znana, gdzie ten podział ryzyka jest naprawdę istotnym powodem tego, żebyśmy mieli tego prezesa z jego dworem w tej czy innej spółce, bo finalnie to może nas ocalić przed znacznie większym kosztem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niestety czas nieubłaganie dobiegł końca. Widzę, że godzina to jednak zdecydowanie zbyt mało na taką dyskusję. Stąd postulat, żeby na drugim forum grup kapitałowych na debatę poświęcić przynajmniej pół godziny dłużej. To taki postulat do organizatorów. Państwu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udział w dyskusji, a Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Jeśli można, ja również dołączam się do podziękowań dla Państwa i zapraszam uprzejmie przed wyjściem jeszcze na lampkę wina. Państwa również oczywiście zapraszamy serdecznie, dziękujemy za udział i polecamy się. Mamy stronę w internecie www.bdo.pl. Serdecznie zapraszamy. Jest to też okazja do ponawiązywania kontaktów. Dziękujemy bardzo.